Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kuchni w piątek. Jak to zwykle w piątek zaglądamy Agnieszce w garki i zobaczymy, co dzisiaj zrobi fantastycznego na obiad. Oczywiście na obiad zgodny z dietą rozdzielną. Zostańcie, bo zaraz dowiecie się wszystkiego, jak skomponować obiad zgodny z dietą rozdzielną. A notabene, już wiem, że będzie jakiś niuans, zmiana w przepisie, więc zobaczcie. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Tutaj mamy jakieś mięsko i jeszcze jakieś warzywko będzie na obiad. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo cieszymy się, kiedy piszecie, że zrobicie coś na przykład na śniadanie. I oczywiście poza przepisami są propozycje na śniadania w poniedziałki, a na obiady w piątki, tak jak ten właśnie film. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Dwa naczynia i jeden piekarnik. Było pytanie, bo prąd jest drogi, co zrobić, żeby naraz coś robić, na przykład na dwa dni. I na przykład Agnieszka robi w ten sposób buraczki i mięsko piecze naraz, a jak upiec buraczki w piekarniku, to oczywiście jest przepis. Także nawet na jeden obiad, czy na dwa obiady można sobie już przygotować buraczki, które na przykład będą naprawdę zrobione jutro. A my tutaj dzisiaj coś jeszcze mamy, ale to potem dojdę, bo Agnieszka poszła gdzieś i nie wiem, co ma dalej w koncepcji zrobienia tego w ramach obiadu. Tam się piecze, tu jeszcze nie, ale będą jakieś warzywka na parze i powiem Wam, że zanim Agnieszka się wprowadziła do mnie, to ja miałem taką tradycję, że przynajmniej raz w tygodniu albo i dwa był u mnie obiad tylko i wyłącznie z warzyw robionych na parze, gotowanych na parze, czyli takie, żeby były zdrowe. I taką rewelacyjną sprawą była pietruszka na parze, która okazała się, że w wodzie traci tyle smaku, że nie można poznać prawdziwego smaku pietruszki, o ile nie zrobi się jej na parze. No i oczywiście też na parze można zrobić bardzo dużą ilość warzyw, a z tych warzyw zrobić jakąś sałatkę. Kliknijcie kartę tutaj. Jak się robi coś po raz pierwszy na parze, to na przykład wrzuca się marchewki, czy ziemniaczki, czy coś tam. Natomiast ja później robiłem już takie bardziej wymyślne dania i na przykład zwijałem liście kapusty i też robiłem na parze. A, jeszcze bardzo robiłem cebulkę na parze. Także możecie kombinować z różnymi pomysłami, co na tej parze zrobić. Włączamy na dziesiąteczkę masełko i się zaraz będzie rozpuszczać. Nasz obiad jest gotowy. Za chwilę Agnieszka nałoży na talerze. Zobaczycie, co będzie w całości. Natomiast był przepis na karkówkę pieczoną w plastrach. Widzicie kartę. I Agnieszka według tego przepisu zrobiła tą karkówkę, ale pieczoną w całości. Tak można też zrobić, czyli mamy z jednego przepisu tak naprawdę dwa przepisy. A ja teraz już ustępuję Agnieszce, żeby nakładała na talerze i po kawałku dowiecie się, jakie są tajemnicze inne składniki tego obiadu. Taką karkówkę można zjeść oczywiście na ciepło w plastrach do obiadu, ale także można sobie odłożyć, wystudzić, włożyć do lodówki i będzie na przykład na śniadanie czy kolację, na przykład jako alternatywa dla kiełbasy. I oczywiście, jeżeli pieczemy taką karkówkę w całości, to musimy ją troszeczkę dłużej piec niż w plasterkach. Na talerzu już jest karkóweczka oraz brukselka. Brukselka zrobiona na masełku. Kliknijcie kartę i zaraz wyjdzie jeszcze jeden składnik naszego obiadu.
Także czekajcie, bo już za chwileczkę będzie jeszcze jeden przepis, z którego możecie skorzystać. Karkówka, brukselka i buraczki na ciepło. I oczywiście jest u nas przepis na buraczki na ciepło. Kliknijcie kartę. Jak zwykle muszę już szybciutko kończyć, bo jestem głodna, cała rodzina dokładnie też. W związku z tym dziękuję Wam za Wasz czas, który spędziliście razem ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I na sam koniec, polecam Wam jeszcze inny przepis. Taki, który zestaw, który jest fajny, zgodny z dietą rozdzielną i będzie to na przykład kurczak, karep oraz surówka z marchewki. To jest cała playlista naszych obiadów i śniadań zgodnych z dietą rozdzielną. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa!